Witajcie kochani na spotkaniu online z cyklu Życie bez lęku. Dzisiaj jest ze mną Maria. Witajcie kochani, cześć. Pomyślałem sobie, że możemy powiedzieć trochę o życiu bez lęku w związku z puszczaniem osądu, bo jest to taki bliski temat nam i tak mocno czuję, że właśnie lęk jest mocno związany z osądem. Jak osądzam cokolwiek, to znaczy trzymam się jakiejś racji swojej, no to potem bronię się przed puszczeniem, boję się puścić i wydaje się, że coś mi zagraża, jak ktoś ma na przykład inną rację, ktoś myśli inaczej, albo na przykład ja osądzam kogoś, próbuję go zmienić. Wszystko, co się wiąże z osądem w jakikolwiek sposób, myślenie gorszy, lepszy, czy ja jestem gorszy, czy ktoś o mnie myśli, czy ja myślę o kimś, to zawsze się wiąże z jakąś dozą lęku, więc jak sobie to wpierw uświadamiamy i następnie puszczamy ten osąd, to nagle właśnie się otwiera nowa, zupełnie nowy sposób życia, gdzie tego lęku jest mniej, coraz mniej i moje doświadczenie jest takie, że tam, gdzie nie ma osądu, w chwili, kiedy puszczam osąd, wtedy lęku nie ma. No, a kiedy jest, kiedy osąd się pojawia, kiedy trzymam się czegokolwiek, to no to wtedy też i drżę przed puszczeniem tego i tak szczerze możemy sobie przyznać, no spójrzmy na to, nie? Gdybyśmy tak zupełnie nie osądzali nikogo ani niczego, ani siebie, ani innych ludzi, ani myśleli, że ktoś inny nas ocenia, czyż nie byłby wtedy, nie bylibyśmy w całkowitym doświadczeniu pokoju, właśnie bez lęku? Więc naprawdę to jest kluczowe, puszczenie osądu. Chciałabyś coś powiedzieć o puszczeniu osądu? No, mi przychodzi na myśl, bo próbuję sobie tak to po prostu poukładać też w ogóle, czym jest lęk. Czy masz to jakoś zdefiniowane? I to, co mi przychodzi na myśl od razu, to, że w ogóle lęk to jest bycie, niebycie w sercu. O. Bycie w umyśle i właśnie układanie sobie tak swojego świata, rzeczywistości, żeby było tak, jak ja bym chciała. Czyli właśnie układanie sobie, to jest dobre, to jest złe, to jest właściwe, to się powinno zdarzyć, a to nie powinno, ten ktoś coś zrobił, co jest godne potępienia, a to jest dobre. I to jest wszystko takie właśnie podług schematu, który mam w głowie. Tak. I muszę tego bronić teraz, tak żeby mi się trzymało wszystko w kupie. Tak, to jest taki lęk właśnie, ten lęk, który mówisz, no to jest ten lęk głowowy, to jest całe właśnie złudzenie, w którym żyjemy w świecie 3D, który nie wiemy, że to jest złudzenie, jak jesteśmy utożsamieni ze swoimi myślami i żyjemy właśnie podług tego intelektualnego umysłu. To jest taka misterna gra, którą sobie wymyśliliśmy, w której wierzymy właśnie w ten lęk. Nie wiemy, że wtedy, że on nie jest prawdziwy. No i właśnie jednym ze sposobów dla mnie wyjścia z tej gry i zobaczenia, że lęk jest nieprawdziwy, to jest zmierzenia się z tym lękiem na zupełnie już innym poziomie, nie na poziomie głowy i myślenia, że ktoś na przykład mi zagraża, tylko poczucia go w ciele. Jak czuję lęk w ciele, właśnie nie osądzam, czyli patrzę sobie, o na przykład, nie wiem, czuję napięcie w brzuchu, bo głowa myśli, że coś zagraża. Żeby wyjść z tej iluzji, że głowa myśli, że coś zagraża, czyli wyjść z tego osądu,
co robię, to kontaktuję się z ciałem i co czuje ciało, jak to czuję i nie osądzam właśnie tego, jak to czuję. Wchodzę w taką właśnie w teraz, w teraźniejszość z tym, co jest. I wtedy nagle, tak jak się właśnie spotykam z tym lękiem, ale na poziomie ciała, nie osądzając tego, wtedy to puszcza. Nagle się okazuje faktycznie, że nie ma się czego bać. Ale czasem jest też taki lęk, że nieuświadomiony, że nie wiesz, czego się boisz albo dlaczego. Jeszcze nie znasz tego przekonania. Jeszcze. No tak, ale nawet jak nie znam, bo ja generalnie patrzę na przekonania już po tym, jak poczuję lęk w ciele. Czyli ja nawet jak nie znam, jak to jest taki nieuświadomiony czy abstrakcyjny lęk, to zawsze można wyjść z głowy, czyli właśnie z tego intelektualnego umysłu, tego, co ty nazywasz sercem. Dla mnie to jest po prostu czuciem ciała. Czyli no, jakkolwiek by nie był abstrakcyjny czy konkretny ten lęk, zawsze mogę sobie poczuć, jak ja go czuję w ciele i właśnie nie osądzać tego uczucia, tylko właśnie podejść z taką ciekawością, z takim zadziwieniem dziecka. To ciekawe, że czuję na przykład lęk teraz jako napięcie w barkach albo w, nie wiem, ból głowy. Wtedy jak to robię, wtedy się pojawia taka już taka przestrzeń właśnie. W samym środku uczucia się pojawia przestrzeń i się to poluzowuje. Tak samo w pracy z ludźmi, w indywidualnych sesjach też to widzę, obserwuję, że jak wychodzimy z tego myśloczuciowego lęku, głowowego, intelektualnego, tego właśnie, który jest iluzją, do czucia go w ciele, to się rozpuszcza. Ludzie naprawdę sobie uświadamiają, że nie ma się czego bać. No to jest też coś, co ja odkryłam ostatnio właśnie, że samo poczucie sprawia, że jakby cała ta historia, właśnie ten osąd zostaje ucięty, że się kończy i się okazuje, że nie ma się czego bać, jesteś po drugiej stronie. Ale to jest dla mnie paradoksalnie najtrudniejsze do zrobienia, żeby po prostu usiąść i poczuć, nie myśleć, tylko poczuć. No to jest coś, przed czym się wszyscy tutaj bronią, bo jak poczują, jak w pełni poczują, czyli wejdą w to teraz, nie będą gdzieś właśnie w głowie, w myśleniu, w przeszłości, tylko tak naprawdę poczują, nie będą uciekać od tej chwili, to wychodzą z gry. To jest wyjście z gry, wyjście z Matrixa. To jest ostatnią rzeczą, którą człowiek chce zrobić, poczuć. Poczuć siebie tu i teraz. Więc zawsze uciekamy od tego teraz. Bo co? Dlaczego uciekamy od teraz? No bo osądzamy, tak? Coś jest nie tak z tym momentem teraz. No muszę uciec, bo nie jest bezpiecznie tutaj. A jak sama zauważyłaś, jak tylko sobie pozwalamy być w tym teraz, nawet jak jest trudno, nawet jak jest ciężko, przecież mieliśmy takie chwile, kiedy nie było łatwo, ale pozwalamy sobie tak się odprężyć w tym, że jest jak jest. Tak. Bez osądu. Wtedy jakby ten opór umysłu znika i nagle jakby przekraczamy ten Matrix świata 3D i znajdujemy się w innym wymiarze, tak? W innej rzeczywistości, w innym świecie. Dzięki temu nieopieraniu się, czyli właśnie nieosądzaniu tej chwili. No, to by było na tyle, kochani. Tak. To jest tak proste i tak trudne dla człowieka. Naprawdę dla nas to jest teraz taka zabawa w tym właśnie puszczaniu osądów i właściwie nasza droga ostatnich paru lat, a ostatnich miesięcy jeszcze intensywniej właśnie się z tym wiązała, tak? Z puszczaniem osądu co do czegokolwiek, bo jak nie mam osądu co do tak zwanego obiektywnego zła, czy nie wiem, czy co człowiek uważa za zło, czy myślę, że ktoś mi coś robi. Jak puszczam to wszystko, to nagle okazuje się, że naprawdę nie ma się czego bać i że znajduję się w zupełnie innej rzeczywistości, pomimo, że moje oczy nadal widzą ten świat i wydaje się ciało nadal funkcjonować w tych realiach. No to jak już nie ma tego osądu,
że ktoś coś robi źle, tylko jest po prostu taka świadomość, że to jest tylko doświadczenie. Każdy doświadcza tego, co chce doświadczyć. I ja nie muszę tego osądzać, że to jest złe doświadczenie i że powinno być inne, że kurczę, on cierpi, albo że trzeba go zmienić, albo coś zrobić, żeby było lepiej komuś. Jak tego nie ma, jak jest taka świadomość, że każdy wybiera, to jest też takie rozluźnienie, że nawet jak ktoś wybiera cierpienie, dzisiaj też miałem sesję o kimś na ten temat, gdzieś taka ulga przyszła tej osoby, z którą miałem sesję, że kurczę, że mogę pozwolić innym na cierpienie, zamiast próbować ich zmienić i ratować ich przed cierpieniem. Bo to jest takie błędne koło się, jak się okazuje, że myślimy, że ratujemy innych przez cierpienie. Po co? I wydaje nam się, że jesteśmy tacy nieegoistyczni, ale tak naprawdę robimy to dla siebie. Bo jak ratujemy innych przed cierpieniem, to wydaje nam się, że my siebie ratujemy, że my się czujemy lepiej, bo im pomogliśmy. Tak? Czyli tak naprawdę robimy to dla siebie. Ale jak się okazuje, że koło się zamyka, bo wydaje nam się, że robimy to dla innych, ale robimy to dla siebie tak naprawdę, bo chcemy sami uniknąć cierpienia, patrząc na innych cierpienie. Ale jak spojrzymy sobie na to szczerze, no to nie myślimy wtedy o swoim szczęściu. Myślimy o czyimś szczęściu. Myślimy o tym, żeby ulżyć komuś. No myślimy... I wtedy nie dbamy o siebie i nie jesteśmy szczęśliwi. No tak, ale też osądzamy właśnie, że cierpienie to coś złego. Tak? Tak. Tak, no i usądzamy, że jest coś złego i nie ma wolności. Nie dajemy drugiemu wolności, by doświadczał. A myślimy, że musimy go zabezpieczyć przed jego cierpieniem, tak? Bo my jesteśmy tacy dobrzy, tacy duchowi, tacy pomocni i nie wiemy, że tak naprawdę jest tym zawoalowany lęk i właśnie brak wolności i brak miłości. W tym, że próbujemy tak bardzo nawet w duchowości pomagać. Więc paradoksalnie to się wydaje, to co teraz robimy, takie nawet bardzo samolubne. Nie? Takie pozwolenie innym na ich doświadczenie. Ale to jest kompletnie odwrócenie myślenia świata, bo w takim całkowitym zadbaniu o siebie i jednocześnie pozwoleniu innym, żeby doświadczali, jest totalna miłość, bo jest wolność w tym. Nie ma już tej gry współuzależnienia. Nie ma takiej gry, że ja się poczuję lepiej, jak ktoś inny będzie inny, tak? Będzie według mojego sądu będzie mu lepiej. Wtedy w takim pozornie zadbaniu o siebie i pozornie tej samolubności, gdzie wydaje się, że tak właśnie pozornie nie dbam o innych, właśnie dbam o innych, bo widzę w nich światło, widzę moc wyboru, widzę, że oni są totalnie wolni i mogą doświadczać tego, co chcą doświadczać. Nie jest to zawsze łatwe w bliskich relacjach, czy jak dotyczy to nas, nie? Albo jak dotyczy to dziecka. Tu się konfrontujemy też, tak? Czy jest okej, żeby najbliższa osoba, czy dziecko, czy partner, czy rodzic cierpiał, żeby podjął decyzję, żeby cierpieć? I z jednej strony stwarzamy przestrzeń do tego, żeby być wsparciem, czyli możemy być tym wsparciem, mówimy, ok, jesteśmy tutaj dla ciebie, na przykład dla dziecka, ale też wiemy, że nie możemy go uchronić przed też jego doświadczeniami wszystkimi, tak? Wszystkim, co go chce doświadczyć. I nie uciekniemy od ciebie i od twojego cierpienia. Po prostu jesteśmy. Cokolwiek wybierzesz. Dla mnie to jest tak jak właśnie to jest taka trochę analogia do Boga i stworzenia, tak? Źródła i stworzenia. Bóg jako
to życie czy źródło, które mówi wszystkiemu tak. Tak? Nawet jak syn, dziecko Boże, tak? Ja, ty, jak chcę cierpieć, no to Bóg wszystkiemu mówi tak. I tutaj wiesz, wiadomo, że jakby małemu dziecku, no to stwarzamy warunki takie, że no nie dajemy mu jakichś super ostrych narzędzi, czy nie robimy jakichś, wiesz, rzeczy, które nie są na przykład odpowiednie dla jego wieku. Ale też jest ta świadomość, że on czasami po prostu chce doświadczyć. Ja pamiętam, jak był jeszcze noworodkiem i na przykład był w lęku, był w jakimś tam doświadczeniu niepokoju, pomimo starań naszych, wszystko robiliśmy, a nagle on i tak to czuje, tak? I wtedy sobie tak pierwszy raz się odprężyłem, że po prostu okej, ja stwarzam mu warunki, stwarzam mu bezpieczne jakieś ramy, w których on może wybierać, jak chce doświadczać, tak? I zobaczcie, czy w takim nieosądzaniu i pozwoleniu ludziom, żeby doświadczali, jak chcą doświadczać, czy to nie jest od razu w tym nie ma końca konfliktów i wojen? Czy nie byłoby to powodem do tego, że jakby skończyłyby się powody do konfliktów, nie? Przecież nasze konflikty rodzinne i nie wiem, krajowe, jakiekolwiek, są zawsze związane z jakąś racją, z tym, że myślimy, że coś musimy poprawić, nawet robimy to w imię jakichś dobrych intencji, ale myśląc, że właśnie coś trzeba tam zmienić, coś jest złego ze światem, coś jest złego z czyimś doświadczeniem i ja wiem lepiej. No i teraz tak, nie chodzi o to, że tutaj że o taką samowolkę, tylko o takie zaufanie, że każdy podejmie dobrą decyzję dla siebie, nie? Że takie działanie z miłości i zaufania, że ja po prostu dbam o siebie i wiem, że kieruję się miłością i ufam, że drugi zrobi to samo, zamiast próbować go kontrolować. I to nawet nie znaczy, że czasami nie zareaguje na coś, czy nie podejmę jakichś działań, ale one właśnie nie będą szły ani z osądu, ani z lęku, ale po prostu z prowadzenia serca. Właśnie z tego miejsca poza osądem, ponad polem bitwy. Z takiego miejsca pokoju i ciszy. Nie z oburzenia, nie z reakcji, nie z myślenia, że mam rację, albo że wiem, albo że tu się komuś coś dzieje. Dla mnie też to puszczenie osądu wiąże się też z nieobawianiem się bycia osądzanym przez innych, nie? Że no nie, na przykład tak sobie siedzimy tutaj, że tam naprawdę możemy powiedzieć cokolwiek, tak? I nie musimy się bać osądu, tak? Jak ja próbuję na przykład tworzyć jakiś image, tworzyć obraz, wizerunek, tak jak na przykład kiedyś nawet próbowałem tworzyć jakiś tam rodzaj wizerunek nauczyciela, tak? No i wtedy też do tego jest przypasowany też jakiś, nie wiem, zbiór słów na przykład. Chociaż staram się być szczerym i mówić się z serca i tak dalej, to mimo wszystko był jakiś wizerunek, tak? A jak sobie pozwalam ten wizerunek burzyć, że nadal jestem szczery, nadal jestem sobą, ale nie trzymam się już wizerunku, no to tym bardziej jakby czuję, że też staję się bliższy i słuchaczom, bliższy tym, z którymi jestem, z którymi obcuję. I możemy zrobić cokolwiek, tak? Możemy. Nie, moglibyśmy teraz po prostu zatrzymać się w ciszy, bez obawy, że ktoś osądzi tę ciszę, tak? Czy że musimy. Tak? Możemy po prostu poczekać, co w przestrzeni chce się powiedzieć w tej ciszy.
To jest taka świadomość, a takie przypomnienie, że tak naprawdę nie ma nikogo tam na zewnątrz, że ja nawet teraz jak mówię, nie mówię do kogoś, bo jak myślę właśnie, że ktoś mógłby na przykład ocenić to, co powiem, czy w jakichkolwiek kontekstach, nie tylko kontekstach, nie wiem, na przykład takiej audycji, ale właśnie się kieruje opinią innych, to nadal wtedy wierzę właśnie, wierzę wtedy, że jest coś na zewnątrz mnie, wierzę w oddzielenie. A jak sobie przypominam, tak jak właśnie przed chwilą, takie w ciszy przypomnienie, że naprawdę nie chodzi o nikogo tam, chodzi tylko o mnie i tym się wtedy dzielę, wtedy jakby nie ma nawet tej przestrzeni na to, że myśli o, że ktoś mógłby osądzić, bo nie ma nikogo tam, kto mógłby osądzić. Nie, jest po prostu jest moja ekspresja. Tak? Jest moja zabawa. No i właśnie, jakbyś się chciał pobawić tego wieczoru. Czy w jakiejkolwiek chwili, zamiast osądzać siebie, że coś musisz, że musisz coś zrobić w świecie, osądzać się kogo gorszego, czy lepszego. Po prostu być sobą. Po prostu być w wolnej ekspresji, jak dziecko, które po prostu się cieszy i bawi. I robi cokolwiek. Dziękuję. Myślę, że nie będziemy przedłużać naszej krótkiej tej krótkiej audycji o puszczeniu osądu i o tym, jak to łączy się z życiem bez lęku. No, że po prostu zakończmy taką krótką medytacją. Po prostu połączmy się z sercem, oddychając, będąc w czuciu siebie, czuciu ciała, tego, jaki jestem teraz, i namacalnie, doświadczalnie czując, jak nie muszę osądzać tego, jaki jestem, tego, jakie jest ciało w tej chwili. Mogę całkowicie być taką totalnie obecny w tu i teraz, zamiast myśleć o tym, co robi świat, co mówi świat, co ja mam, jaki ja jestem w relacji ze światem. Mogę po prostu być obecny z czuciem ciała. Oddychać i czuć. Nawet jeśli czuję jakiś dyskomfort w ciele, to nawet nie muszę tego osądzać. Tylko być z tym w stanie ciekawości i zadziwienia i obserwować, jak energia się zmienia, gdy po prostu czuję siebie, gdy jestem z tym, co jest, takie, jakie jest. I mogę obserwować, jak pojawia się pokój. Taki subtelny sposób, zmiana energetyczna dokonuje się sama. Wcale nie muszę jej wymuszać, po prostu jestem. Po prostu czuję, po prostu przyzwalam na uczucie takie, jakie jest. I w tej przestrzeni pokoju, który się pojawia w teraz, mogę zrobić cokolwiek.
tej przestrzeni pokoju właśnie wypływa kreacja. Teraz mogę tworzyć cokolwiek, teraz mogę się bawić jak dziecko, bo już się nie osądzam. A więc jak chciałbyś się bawić w swoim królestwie, swojego umysłu, swojego życia? Dziękuję. To będzie, kochani, na ten moment ostatnia audycja z cyklu Życie bez lęku. Tak jak powiedziałem, będę prowadził ten cykl w grudniu i styczniu. Jest ostatni czwartek stycznia. Chcę sobie dać trochę czasu, takiego po prostu pobycia z rodziną. No właśnie, i być może wrócimy do tego cyklu spotkań online w przyszłości, ale na ten moment jest właśnie ważne dla mnie, żeby po prostu wszelki wolny czas a właśnie nie spędzać przed komputerem, tylko po prostu być obecnym w życiu codziennym z najbliższymi. Więc to będzie w tym momencie ostatnie spotkanie z tego cyklu. Od czasu do czasu robię takie filmiki krótkie, które puszczam na innym kanale niż ten, na którym jest ta audycja, bo go puszczam na YouTubie na Głosie Spoza Czasu, a te krótkie filmiki puszczam na takim nowym kanale, który założyliśmy z Marią, Witaj w domu. Więc też zapraszam. Maria też tam swoje rzeczy puszcza. Mamy swoje inspiracje i tym się dzielimy. Zapraszam też na swoją stronę niebonaziemi.org, gdzie regularnie informuję o nowych wydarzeniach, spotkaniach i webinarowych, i stacjonarnych, gdzie po prostu świętujemy puszczanie lęku i życie w miłości poza osądem. Dziękuję Wam, kochani. Dziękuję, Maria, że dołączyłaś do mnie dzisiaj. Ja również dziękuję za to połączenie. Z Wami, z Tobą i ze sobą. Nawet na chwilkę. Dobra. Puścimy jeszcze trochę muzyki na koniec i wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia.